Witaj. Jeśli interesuje Cię ten temat, to koniecznie pobierz poradnik, który znajdziesz w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie niezbędne informacje. Już teraz pobierz poradnik dla siebie z linku pod tym filmem. Erekcja, ułac, erectio, lub wzwód jest to usztywnienie i powiększenie się narządu zbudowanego z tkanek jamistych w wyniku zwiększonego dopływu i zmniejszonego odpływu krwi z organu. Określeniem erekcja najczęściej nazywa się wzwód penisa u mężczyzn, rzadziej powiększenie się łechtaczki lub brodawek sutkowych 1, u kobiet. Erekcja penisa jest czynnikiem umożliwiającym kopulację. Fizjologia. Mechanizm erekcji wymaga współdziałania układu nerwowego, ośrodkowego i obwodowego, oraz układu naczyniowego. Elementem, który odgrywa kluczową rolę w mechanizmie erekcji, są ciała jamiste prącia, struktury naczyniowe zbudowane z licznych jamek. W prąciu wiotki jamki są niemal opróżnione, a ich ściany zapadnięte. Naczynia doprowadzające do nich krew są wężowato poskręcane, mają zwężone światło przepływu, a krew omija je, płynąc przez tak zwane anastomozy tętniczo-żylne. W trakcie wzwodu jamki silnie wypełniają się krwią, napinają błonę białawą oraz zwiększają swoją objętość, co skutkuje uciskiem żył prącia uniemożliwiającym odpływ krwi. Jamki otrzymują krew głównie z tętnicy głębokiej prącia oraz w mniejszym stopniu z tętnicy grzbietowej prącia. Narządy płciowe są utrzymywane w stanie wiotkości dzięki tonicznej aktywności nerwów współczulnych ze splotu podbrzusznego dolnego. Aktywność nerwów współczulnych zawsze powoduje zwężanie tętnic, z wyjątkiem naczyń wieńcowych, tak więc w tym wypadku dopływ krwi do prącia jest ograniczany. Po aktywacji ośrodka erekcji w rdzeniu kręgowym zlokalizowanym na poziomie S1-S3, który przez splot podbrzuszny dolny wysyła gałązki nerwów przywspółczulnych nerwy miedniczne, do narządów płciowych, a dokładnie nerwów wzwodowych, ciał jamistych prącia i ciała gąbczastego, wskutek czego następuje przewaga unerwienia przywspółczulnego, rozszerzającego naczynia, nad współczulnym. Inna droga prowadzi z rdzenia przedłużonego do splotu żylnego sterczowego i splotu jamistego prącia, poprzez splot podbrzuszny nerwami współczulnymi z górnego odcinka lędźwiowego, z pominięciem ośrodka erekcji. Przewaga unerwienia przywspółczulnego nad współczulnym powoduje wydzielanie tlenku azotu przez komórki śródbłonka i przez zakończenia nerwowe w ciałach jamistych prącia. Tętnice rozszerzają się. Ciśnienie w ciałach jamistych zwiększa się i krew zaczyna w nich zalegać, w spoczynku jamki są puste, a krew przepływa przez anastomozę 2, ponieważ odpływ żylny jest zablokowany, żyły są uciśnięte przez powiększone tętnice 3. Jeśli erekcja utrzymuje się, wydzielane są inne mediatory rozszerzające naczynia, adenozyna, VIP, oraz następuje skurcz mięśni krocze, mięsień kulszowo-jamisty. Mięsień opuszkowo-gąbczasty. Ciśnienie w ciałach jamistych przekracza zazwyczaj 150 mm Hg, czyli jest wyższe niż ciśnienie skurczowe, co umożliwia kopulację. Do głównych zjawisk prowadzących do erekcji należą zatem wzmożona czynność przywspółczulna, poszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie napływu krwi, rozluźnienie gładkiej tkanki mięśniowej ciał jamistych, powiększenie zatok naczyniowych, ucisk żył wypustowych, obniżenie odpływu żylnego przy zachowanym napływie tętniczym, zatrzymanie krwi w przestrzeniach jamistych z powodu wzmożonego oporu żylnego. Montaż, klinicznie, wzwód prącia i prącia tumescencji, jest zjawiskiem fizjologicznym z męskich narządów płciowych z wielu gatunków, w którym penis staje się twardszy, przekrwione i powiększenie. Erekcja prącia jest wynikiem złożonego oddziaływania czynników psychologicznych, nerwowych, naczyń krwionośnych i hormonalny, i często wiąże się z podniecenia seksualnego lub pociąg płciowy, chociaż erekcji może być spontanicznie. Kształt, kąt i kierunek erekcji znacznie się różni u ludzi. Fizjologicznie montaż jest wyzwalany przez przywspółczulnego podziału autonomicznego układu nerwowego, ANS, powodując tlenek azotu rozszerzającego naczynia. Poziom wzrośnie w beleczek tętnic i mięśni gładkich prącia. Tętnice rozszerzają powodując jamiste prącia i w mniejszym stopniu gąbczastego korpusy, wypełnienia z krwi,
Równocześnie ischiocavernosus i bulbospongiosus mięśnie kompresji żyły z ciałami z tych ograniczającego wysiadanie i obiegu tej krwi. Erekcja opada, gdy aktywność przywspółczulnego zmniejsza się do wartości wyjściowych. Jako autonomicznej reakcji, montaż może wynikać z różnych bodźców, włącznie z stymulacją seksualną i podniecenia seksualnego, a zatem nie jest w pełni pod kontrolą świadomości. Erekcja podczas snu lub po przebudzeniu są znane jako nocnego brzmienia penisa, NPT. Brak nocnych erekcji jest powszechnie używany do rozróżnienia przyczyn fizycznych i psychicznych zaburzeń erekcji i impotencji. Penis, który jest częściowo, ale nie całkowicie, wyprostowany jest czasami jako półerekcji, klinicznie, częściowe brzmienia, penisa, która nie jest wyprostowany jest zazwyczaj określany jako wiotkie lub miękkie. Zawartość. 1 fizjologia 1.1 kontrola autonomicznego 1.2 dobrowolne i mimowolne kontrola 1.3 nocturna erekcja 2 aspekty społeczno-seksualnych 2.1 erekcje spontaniczne lub przypadkowe 2.2 wielkość 2.3 kierunek 3 warunki medyczne 3.1 zaburzenia erekcji 3.2 priapizm 4 w zwierzętach innych niż człowiek 5 terminologia 6 zobacz też 7 referencje. Fizjologia composite obraz przedstawiający rozwój wzwodu prącia. Erekcja występuje, gdy dwie konstrukcje rurowe, zwane jamiste, które działają na długość penisa, stają się engorget z krwi żylnej. Może to być wynikiem jednego z wielu fizjologicznych bodźców, znane również jako stymulację seksualną i podniecenia seksualnego. Korpus gąbczasty jest pojedynczy struktura rurowa usytuowany poniżej jamistych. Zawierającego cewkę, przez którą mocz i nasienia przejścia podczas oddawania moczu i wytrysk. Odpowiednio. Może to również stać się nieco wypełnione krwią z krwi, ale mniej niż ciał jamistych. Sterowania autonomicznego. W obecności stymulacji mechanicznej, montaż jest inicjowany przez przywspółczulnego podziału autonomicznego układu nerwowego, ANS, przy minimalnym udziale w ośrodkowym układzie nerwowym. Gałęzie przywspółczulne biegną od splotu sakralnych w tętnicach zaopatrujących tkanki erekcji. Po stymulacji te gałęzie